Siemanko, jestem Lucek, to jest GTA Online. Zapraszam Was na kolejny odcinek z tej gry. Będziemy testować nową furę. Właściwie troszeczkę pogadam o tych nowych furkach GTA i ogólnie o dodatkach, o rzeczach, które mają się pojawiać w GTA. No bo wiemy, że w plikach są ukryte kolejne samochody. Ostatnio pojawił się Technikan i Cheetah, zgadza się? No i właśnie tego Cheetaha chcę sobie w online kupić, bo bardzo mi się podoba ten samochód i mówiłem, że jak testowałem go na singlu, to sobie go zakupię. Kurde, 800 tysięcy kosztuje, trochę dużo, ale myślę, że gra jest warta świeczki, bo samochód wygląda fantastycznie, bardzo mi się podoba z tyłu, no i jest to klasyczny Cheetah. Teraz muszę znaleźć miejsce dla niego, bo niestety tego miejsca nie mam za bardzo i jakiś samochód będzie trzeba skasować z tej mojej listy. Na pewno nie jakiś drogi, bo tutaj mam też kilka takich, które... O, na przykład ten, niestandardowy. Weźmy tego. Pyk, kurczę, już, mamy fantastyczną furę w garażu. Tylko czekać na dostawę. No ale pojedziemy sobie do bunkra, myślę, że zrobimy sobie jakąś misję, tak na luzie pogramy. Bo chcę poopowiadać troszeczkę o tych aktualizacjach i troszeczkę Rockstar się ostatnio zmienił, jeśli chodzi o dodawanie tego nowego kontentu. To znaczy, wiemy, że w plikach są nowe pojazdy, że jest jakaś nowa zawartość i wiemy, że po większej aktualizacji, jak się pojawiały te dodatkowe rzeczy, dodatkowe samochody, no to Rockstar dodawał je w następnych tygodniach we wtorek, gdzieś koło godziny 13, po południu ogólnie, no nie? A teraz okazuje się, że dostajemy pojazdy co 2 tygodnie i tak się zastanawiam, czy Rockstar nie chce troszeczkę wydłużyć aktywności dodawania różnych rzeczy w grze, tutaj w GTA Online, żeby się ta gra nie znudziła tak szybko, no bo wiemy, że jak nic się w grze nie dzieje, jak nic, żadnej rzeczy nie są dodawane, no to ta gra robi się taka troszeczkę już nudnawa, że nie mamy jakiejś nowej zawartości i nie wiemy, co ze sobą zrobić w GTA. Wiemy na pewno, że będzie jeszcze oprócz Technikana, którego możemy ulepszyć i mieć go jako swój normalny taki pojazd z garażu, to jest bardzo fajne. Będzie jeszcze Insurgent opancerzony z możliwością modyfikacji działka i pancerza na nim, zgadza się? Chyba nie będzie żadnych takich dodatkowych pojazdów, jeśli chodzi o te pancerne, ale jest jeden pojazd zagadka, właściwie dwa pojazdy zagadka. Jeden to jest ten pancerny, a już zapomniałem jak się nazywa, a drugi to jest ten samochód Jamesa Bonda. Każdy się zastanawia, jaka będzie jego specjalna właściwość, bo ponoć taka ma być. Przynajmniej takie są plotki. To też możecie sobie pooglądać u mnie na odcinku, zobaczyć jego tuning w Los Santos Customs, bo można go sobie normalnie w Los Santos Customs tuningować. Ale możliwe, że będzie w centrum mobilnym jeszcze jakaś dodatkowa opcja ulepszenia czy tuningu tego pojazdu. Ja jestem bardzo ciekawy. Właśnie dostałem informację chyba, że mój Cheetah został sprowadzony. Będziemy mogli go sobie stuningować. Bardzo fajnie. No i tak, Rockstar nie wydaje tych dodatków teraz tak często, czy tych dodatków, tych nowych pojazdów w tym wypadku, no nie? Nowych pojazdów, czy jakichś nowych broni, jeśli takie są gdzieś w plikach, tego nie wiem. Ale nie dodaje ich tak co tydzień, jak to zawsze dodawał, kiedy wyszła jakaś większa aktualizacja i tydzień w tydzień, we wtorek, po godzinie 12 wychodziły jakieś nowe rzeczy, można było wbić i na 100% była. Teraz nie, teraz to się pojawia gdzieś koło... No, po 2 tygodniach, co 2 tygodnie, tak? Musimy czekać, aż się pojawi coś nowego. No i w ten sposób Rockstar troszeczkę wydłuża żywotność GTA Online. What? Ej, pierwszy raz widzę taką przyczepkę. Poważnie. Zawsze to była jakaś motorówka, ale nie widziałem przyczepki przy tym samochodzie takiej. Swoją drogą, możemy jedną rzecz sprawdzić. Jestem tego ciekawy, bo ostatnio właśnie sobie tuningowałem Technikana. I Technikan teraz ma haczyk. Możemy sobie go zamówić i sprawdzić, czy mogę podczepić tę przyczepkę, no taką o zwykłą, z drogi na przykład. Wiemy, że możemy podczepić działo przeciwlotnicze, ale czy zwykłą przyczepkę? To jestem bardzo ciekawy. Mechanik. Wow, to się tutaj gibie wszystko. No nice. Dobrze, to weźmy sobie... Nie wiem, w którym miejscu tutaj miałem Technikana, chyba na poziomie pierwszym. Jest. Technika niestandardowy. I zobaczymy. To przyczepkę możemy sobie w każdej chwili odczepić, ale to w ogóle tu się rusza. To nie jest takie stałe. Jak sobie pojeździmy gdzieś tutaj po górach, to o, już taczka spadła. No dobrze, mamy Technikana niestandardowego z haczykiem.
Przyczepkę możemy sobie pyk odczepić w każdej chwili i możemy sobie ją też przyczepić tym samochodem, ale czy możemy podczepić technikanem? No ja myślę, że jak najbardziej, ale sprawdźmy. Może się mylę. Już myślałem, że w tej przyczepce kółko odpadło, ale coś ona dziwnie się zaczepiła. Jest! Możemy przyczepić sobie przyczepkę, więc możemy pracować jako budowlaniec, albo nie wiem, jak budujecie sobie chałupę w GTA, to możecie mieć przyczepkę swoją, wodować... Wow, a ten tutaj zniknął. Możecie wodować motorówki, teraz technikanem, albo jeszcze jakimś innym pojazdem z gadrani, który ma haczyk. Spoko! Spoko, fajnie jakby już ta przyczepka na zawsze została przy technikanie, nie? No ale wiemy, że tak nie jest. Patrzcie, jak można driftować, yeah! Kurde, no. Coraz biję do GTA, to jakieś nowe rzeczy odkrywam. No ale dobrze, wbijmy sobie teraz do mojego centrum zarządzania, do mojego bunkra i zobaczmy, co tam słychać. Może odpalimy sobie jakąś misję z zasobami, bo chyba coś tam wypadałoby. A, odczep na... naczepę, czemu naczepę? To jest przyczepa. Chwileczkę, naczepa to jest jakby na pakę mu się zaczepiło. To jest jakieś takie dziwne nazewnictwo. Ach, dobra. I teraz tak. Porobimy sobie zasoby, ja tylko czekam, aż mi się do tampy odblokują rakiety i sobie stunigujemy tampę u mnie na odcinku taką opancerzoną. Widzę, że badania stoją w miejscu, towaru trochę jest do sprzedania. To jest też ciekawe, bo ja mam teraz ustawiony ten bunkier tylko i wyłącznie na badania. I dodaje mi się też towar z 7000 dolarów co jakiś tam czas. Muszę się zarejestrować jako VIP. Nie wiem, czy jest jeszcze miejsce w sesji. Chyba jest. Siadamy. W zasadzie można być VIP-em, można być prezydentem klubu motocyklowego i też robić te zasoby. To jest bardzo ciekawe, bo wtedy na przykład w 8 osób możemy dostarczać zasoby do bunkra i mieć pełny pasek od razu. To jest bardzo spoko. I badania. Powinny być tu jakieś nowe. Teraz mi się odblokowują nowe związane z technikanem. Jest mina zbliżeniowa. Ale gdzie są rzeczy do technikana? No to ciekawe. Aha, bo to są blokowane, Boże. Tu są zablokowane. I tak, mamy taran, zobaczcie. Jeśli chcecie sobie przetestować te wszystkie rzeczy związane z technikanem, to róbcie sobie misje te dostarczania do magazynu. Zresztą i tak trzeba je robić, nie? Znaczy można sobie kupić ładunek, ale moim zdaniem to jest słabe. No bo po coś się gra w GTA? No nieważne. Możemy mieć te tarany, możemy mieć jakieś tam opancerzenie. Myślę, że to opancerzenie na szyby byłoby spoko w technikanie, o ile technikan w ogóle wam się podoba. Mi jeszcze zostały do odblokowania. Nic mi nie zostało do odblokowania. Czy ja już odblokowałem rakiety? Odblokowałem rakiety! Aha, czyli wiecie, co mi jeszcze zostało do odblokowania do tampy? A odblokowania... Zostało mi to tylko. Te opancerzone szyby, które nic nie dają. Znaczy to dodatkowe opancerzenie, które nic nie daje. I tak... A, to zresztą sobie sprawdzimy na odcinku, ale to nic nie daje. Jedna rakieta w tampę i tampy nie ma. Także to jest takie... Tylko wygląd, nie? A to technikana możemy sobie odblokować na przykład działko obrotowe. No i ono na pewno zadaje więcej obrażeń niż normalne działko, które bądź co bądź jest słabe. Okej, okay, ukradniemy sobie zasoby. Za 75 tysięcy, jeśli komuś by się nie chciało, może sobie kupić. Tak naprawdę czasami to się opłaca, jeśli nie mamy czasu albo coś tam, chcemy innego robić, a nie akurat to. To okej, okay, ale ja lubię sobie to robić. I mamy tutaj, no, tak się składa, że mamy rebela. No właśnie, czym się różni? Patrzcie, tu też mamy napis rebel, nie? Że to się rebel zamienił w technikana. Możemy sobie wziąć rebela. A latarnia, czyli co tam było do roboty? Technikan Aqua. Tutaj można by było wziąć BWP, a nie technikana. Dobrze, to zrobimy tak, że pojedziemy tym technikanem wodnym. Ja tak naprawdę mało nim pływałem po wodzie. I zastanawiam się... O, przez chwilę nie miał dźwięku. Ja tak się zastanawiałem, what the fuck. Zastanawiam się, jak on pływa. Czy on pływa szybko, czy nie? Czy pływa szybciej od BWP? Powinien, bo jest lżejszy. Ale w sumie BWP ma większą moc, więc nie wiem. No i tutaj jest taki minusik, że nie mam żadnego gracza do pomocy, żeby mi pomógł tutaj postrzelać teraz. Ale mogę wziąć sobie BWP, jak jesteśmy w BWP i się zatrzymamy, to możemy w każdej chwili przełączyć się na działko albo na wyrzutnię rakiet. Ja mam zainstalowaną akurat w BWP wyrzutnię rakiet. Bo tam mamy chyba 50 rakiet i...
Możemy w każdej chwili sobie je odnowić, jeśli mamy gdzieś w pobliżu. Jeśli mamy gdzieś w pobliżu nasze centrum, mobilne centrum dowodzenia, to możemy sobie te rakiety odnowić, za darmo naprawić nasze BWP, to jest bardzo spoko. Pyk, nurkujemy. BWP zauważyłem też, że bardziej zanurza się pod wodę, jeśli zeskoczymy z jakiejś wysokości prosto do wody. No, ale jestem ciekawy właśnie kolejnych aktualizacji do GTA. Tak niektórzy mówią, są plotki, zawsze to są jakieś tam plotki, ale niektórzy mówią, że już tych aktualizacji nie będzie, że tam nie będzie nic nowego, że to jest ostatnia aktualizacja do GTA. Ja myślę, że jeszcze coś będzie. Że jeszcze będzie jakaś akcja z kosmitami, że będzie trzeba jakieś towary od kosmitów zabierać, albo coś takiego. Nie wiem tak naprawdę. Myślę, że to nie jest koniec na pewno GTA Online, ale jeśli ktoś wam tak gada, że to już ostatnia aktualizacja, już więcej nie ma co, bo w to nikt nie gra i tak dalej. Dużo osób gra w GTA Online, dużo się tą grą osób interesuje. Możecie sobie zobaczyć, chociażby na YouTubie widzę, że dużo osób ogląda te odcinki z GTA, więc jest popyt na to, nie? I Rockstar o tym wie, że jak będzie robił dalej aktualizację, to ktoś tam kupi szarki i bądź co bądź trochę na tym zarobi, żeby tworzyć nowe, bardzo fajne gry. Dlatego aktualizacja na pewno jakaś tam jeszcze będzie. Nie wiem, czy większa, czy mniejsza. Ta Gunrunning była bardzo duża, bo dostaliśmy i nowe obiekty na mapie, nowe posiadłości, które możemy sobie kupić. Rozbudowany sposób prowadzenia walki także, no bo mamy teraz snajperkę z pociskami wybuchowymi. Możemy ją ulepszyć, żeby jeden pocisk zabijał gracza, nawet jak strzelimy mu w piętę. To jest spoko, naprawdę to super wygląda. I ta aktualizacja bardzo mi się podoba pod tym względem, chociaż ja powiem wam, że jestem bardziej nastawiony na samochody, na jakieś tam pojazdy raczej takie, które możemy tuningować, jakieś wyścigowe i tego typu rzeczy. To bardzo podoba mi się mechanika i sposób, w jaki mogę prowadzić teraz rozgrywkę. Musimy rozwalić śmigłowce. Właśnie może teraz zaprezentuję wam moc tej snajpy, jeśli ktoś jeszcze nie ma, chociaż pewnie już wiele razy wam to pokazywałem. Akurat mam parę pocisków. Teraz mam ulepszone jeszcze tą... A, już nie muszę ich niszczyć, ale mogę jeszcze trochę poniszczyć, bo... O, AIM się popsuł. O, zero pocisków, nieważne. No i już mamy zasoby. Ponieważ jestem w Technikanie, to nie jest mój pojazd osobisty. Możemy wezwać sobie mojego nowego Cheetaha. Powinien się pojawić, jak go tam w drugim garażu? Cheetah Classic. Jest. Cheetah Classic. Tuningowałem już go na odcinku, możecie sobie zobaczyć tuning, jeśli macie ochotę. Jest to fajna fura, zwłaszcza z tyłu mi się podoba, ładnie wygląda. Z starszych części GTA. No i jest tutaj. I sobie nią dostarczymy, czy nim, nie wiem jak się powinno odmieniać, Cheetah. Jest sobie tutaj. Patrzcie, fantastycznie. Z tego co testowałem, nie jest to jakaś najszybsza fura. Ale myślę, że będzie dawać radę po tuningu jak najbardziej. Będą nas gonić śmigłowce, ale my się nie boimy, mamy Cheetaha. Mam nadzieję tylko, że nie będą strzelać z rakiet. Chyba nie będzie tak źle. Tutaj jest most, więc tu powinienem ich zgubić. Oni się zaraz sami o siebie porozbijają. Chyba, że będzie ich więcej, no nie wiem. Musimy dostarczyć się do bunkra, ja pojadę nie w prawo, tylko w lewo, bo tutaj będziemy jechać po asfalcie. Teraz mam samochód szosowy, więc tutaj dojadę szybciej. Gonią mnie tam, ale ja się nie dam. Dostarczę sobie te ładunki. I tak już nie mogę się doczekać, jak tą tampę stuninguję. Już podwójne minigany. Nie wiem jak to działa, ja nigdy nie miałem tego pojazdu. Chwilę tam nim sobie pojeździłem, bo ktoś mi tam go użyczył. No ale to nie to samo, co mieć taki już swój i go przetestować pod różnymi względami. Jak on będzie śmigał. Ulepszyć go całkowicie. Technikana już sobie ulepszyłem, no ale Technikan nie jest dla mnie takim smakowitym kąskiem, jak właśnie tampa z tymi działkami. Bo zobaczcie, Technikan musi mieć dodatkowego gracza na padce, który będzie strzelał nam z ulepszonego działka, czyli minigana. A w tampie mamy dwa minigany naraz i możemy sobie niezależnie od jazdy obracać tym działkiem w każdą stronę, rozwalać wszystko dookoła. I na przykład tak jak teraz gonią mnie te śmigłowce, jakbym miał tampę,
to mógłbym ich rozwalić, jadąc sobie do przodu, nie przejmując się specjalnie tym, że nie ma jakiegoś gracza do pomocy tutaj w okolicy. Także to jest naprawdę spora przewaga. No i plus jeszcze mamy ograniczoną ilość rakiet. Także jakbym jechał tutaj na akcję i widziałbym, że tam gdzieś z przodu lecą daleko śmigłowce, namierzyłbym je sobie, zestrzelił, nawet bym nie musiał wysiadać z pojazdu i mógłbym sobie odebrać skrzynkę. Dlatego jest to fantastyczna rzecz do właśnie działania. Dodatkowo do tampy możemy zainstalować sobie też minę. To jest też fantastyczna rzecz. Mina się nie przydaje aż tak bardzo często, ale czasami jak mamy jakiś pościg albo policja nas goni, no to rzeczywiście to się może przydać. Trafili mi w oponkę, Cheetah już jest mocno uszkodzony. Niestety jak wjeżdżamy sobie pojazdem do bunkra, to on nam się nie naprawia. Naprawia nam się w garażu albo w warsztacie Los Santos Customs. Tutaj niestety po prostu wjeżdżamy i wyjeżdża samochód poniszczony, taki jak nim wjechaliśmy. To takie trochę słabe jest jak dla mnie. No i dostarczyliśmy sobie ładunek, mamy Cheetaha, ja myślę, że czas pojechać i go stuningować, zobaczyć, czy może akurat jakieś inne opcje tuningowe są w tym pojeździe. Chociaż nie, kurczę, chyba się naprawił. Tak? Zawsze mi się wydawało, że się nie naprawia, ale nie, wygląda na naprawiony. Okej, to was okłamałem, przepraszam. Dobrze, to co, jedziemy sobie tam, nie tampą, tylko Cheetaha, już myślę o tej tampie. Pojedziemy sobie Cheetahem go stuningować, taki tuning w singlu już mogliście zobaczyć u mnie na kanale wcześniej, jeśli ktoś subskrybuje i dzwoneczkuje, lajkuje i nie wiem co tam jeszcze robi, to mogliście sobie już dużo wcześniej zobaczyć, jak wyszła tylko aktualizacja Gunrunning. Zrobię takie odcinki właśnie z tuningiem tego pojazdu. No ale wypadałoby go stuningować jeszcze teraz, bo to jest jeden z nielicznych samochodów, które chcę sobie kupić z tych takich, no, autek po prostu, zwykłych. Które chcę sobie kupić sam dla siebie, żeby pojeździć w GTA, bardzo mi się podoba. Tak samo jak Ferrari F40, czy też Turismo Classic. Też jest bardzo fajny samochód, stylizowany na lata 90, 80. Bardzo spoko to wygląda. No i można by było zrobić taki właśnie zlot z aut stylizowanych na lata 90. To jest naprawdę spoko sprawa. No, a teraz sobie go stuningujemy, zobaczymy jak będzie wyglądał po tuningu, czy może jakieś opcje nowe są, nie mam pojęcia. Wydaje mi się, że raczej nie. A co do jeszcze nowych pojazdów, no to tak jak mówiłem, jestem ciekawy tego samochodu Jamesa Bonda. Jakie będzie miał dodatkowe właściwości? Wątpię, żeby tu było coś innego niż na singlu. Myślę, że będzie raczej to samo. Hamulce, zderzaki... Nie pamiętam w sumie co tam była, czego tu może nie być, albo tam nie była, tu jest, ale chyba raczej nic nowego, nie? Okej. Okay. Tylne zderzaki. Były tam tylne zderzaki w tym samochodzie? Już nie pamiętam. Z dodatkowym kolorem, okej. Okay. Silnik. Lepszenie. Blok silnika. Wow. O, nie pamiętam, żeby to było. Czy było? Wydech. Podwójny, pojedynczy. Dajmy sobie taki. Okej, okay. Błotniki. Nie, no to było na pewno. Pamiętam, że to było w singlu. Maska. Maska też była. Pamiętam, że tam chyba standardową wziąłem. Maska retro. Podoba mi się. Światełka. One się fajnie wysuwają. Nie, zostawimy standardowe. Tak się lekko też kamera podnosi podczas wysuwania tych światełek. To jest spoko. Kolor podstawowy. Wiecie co, pasek wygląda ok, ale bez paska myślę, że też będzie wyglądać ok. Na pewno będę chciał jakiś jaśniejszy kolorek mieć na tym samochodzie. W singlu wybrałem sobie niebieski. Niebieski bardzo mi pasuje do tego auta. Jakoś tak. Ale żółty też. No ja chyba wszystkie samochody powinienem mieć żółte. Żółty bardzo mi się podoba w GTA. Dajmy sobie taki, o, pyk. I żółty. To chyba był klasyczny. Nie jestem pewny właśnie, czy wybrałem klasyczny. Tak. Okej, okay. Taki trochę pusty wygląda, co? No macie rację. Ten pasek jednak wygląda spoko. No ale dajmy sobie na razie bez paska. Później na przykład może sobie zmienię jakoś tam. Dach. O, shit. To było? Możemy sobie dać coś takiego. Taki pasek.
na górze. Podoba mi się, niech będzie. Drogi. Dobrze. Wkładasz dodatkowy? Ja bym wkładał podstawowy. 14 tysięcy, nie, dobra, już niech będzie ten spoiler. Więc tak. W standardzie... Aha, bo tu nie tylko spoiler się zmienia, ale też pokrywa, nie? O, shit, nie, to mi się nie podoba na pewno. O, się zastanawiam. Aha. No to mi się podoba najbardziej chyba to. Pyk. Zawieszenie, możemy sobie auto leciutko, leciutko obniżyć. Zobaczcie, to jest nawet niewyczuwalne prawie, że. Możemy sobie dać luksusowe felgi, jakby ktoś chciał tego auta. Nie wiem, czy jest taka osoba wśród was, ale ja wezmę sobie felgi. Może SUV-owe będą tu jakieś pasować, może coś dobierzemy. Te wyglądają ok. Kolor. Widzieliście, że teraz mi przebili opony, więc sobie zainstalujemy ulepszenie. 18 tysięcy, jakaś zniżka jest. Jak mało kasy mi zostało. Tyle hajsu miałem. Szyby. Dajmy sobie lekko przydymione. No i tyle. Kurczę, sporo opcji ten samochód ma, nie? No i teraz powinien lepiej śmigać. Powinien być oczywiście szybszy, bo sobie go ulepszyliśmy na maksa. Wygląda fantastycznie. No kurde, musimy sobie aż wyjść i go obejrzeć z bliska. Bo jak dla mnie to jest rakieta. To jest naprawdę super fura. Zobaczcie na to. Moja suka uwielbia Cheetaha. Yeah. Dobra. Jedziemy. Co? Jeszcze jakieś dostarczenie sobie zrobimy? Tam mamy badania. Pobawimy się nowym Cheetahem. Ja jeszcze bym jakieś skrzynki porobił. Właśnie, ja chyba mam w magazynie. Możemy sobie zobaczyć. Pokażę wam teraz moją sztuczkę. Jak teleportować się szybko do miasta. Po prostu zaczynamy sobie napad i wychodzimy z lobby. I wtedy jesteśmy od razu w mieście, cyk. Nie musimy jechać 100 km. Znaczy, jeżdżenie samochodami w GTA jest dla mnie bardzo fajne, ale jeśli po raz tysięczny musimy to zrobić i wrócić do miasta, no to ja już wolę się przeteleportować w ten sposób. Co mi tutaj wybrało? I wyjdziemy z mieszkania. Zobaczymy, ja tam chyba jakieś magazyny mam pełne, ale z jedną skrzynię możemy sobie dostarczyć. A co mi tam? Zawsze lubiłem to robić. I powiem wam, nie mogę się doczekać, aż będę mógł robić to tampą. Ale na razie jeszcze jej nie mam stunigowanej. To sobie stunigujemy na oddzielnym odcinku, bo jestem bardzo ciekawy i sprawdzimy jej takie różne funkcje. Miny, rakiety, minigany. Ach, nie mogę się już doczekać. No ale dobra, to zobaczycie na następnym odcinku. Teraz jedźmy sobie do mojego biura i zamówmy jakąś pakę. Ile jest osób w sesji? O, są dwie łącznie ze mną, także możemy sobie dwie paczki nawet zamówić. I jak ten Cheetah jeździ? No właśnie, pojeździmy nim sobie teraz, zobaczymy. Czy na multiku jakoś się zmienił? No nie sądzę. Myślę, że jest bardzo podobne sprowadzenie do tego, co mieliśmy w singlu, co miałem w singlu. Ulepszyć sobie go dodatkowo jakoś nie możemy. Powiedzmy w tym w mobilnym centrum dowodzenia, tylko możemy w Los Santos Custom, więc tutaj też nie ma jakichś nowych fantastycznych właściwości, no ale jest pojeździk, który niedługo myślę, że się pojawi w GTA, który może sporo namieszać, no to zobaczymy sobie jeszcze. Na razie chodźmy zamówić pakę. Powinienem jeden magazyn mieć wypełniony, nie wiem, chyba nawet za milion ten ładunek tam jest. Chcę go właśnie dopełnić do 2 milionów, wtedy jak sprzedam, nagle 2 miliony gotówki. Elegancko. Ale chyba nie mam tam za dużo, zaraz zobaczymy. O jest, 59%, to tutaj mam 1 100 000, pięknie. Zamówimy sobie tu dwa ładunki, zobaczymy. Bierzemy, właśnie, co by tu wziąć teraz na akcję, tak się zastanawiam. Technikan raczej słabo. Może BWP sobie weźmiemy, co? Chociaż nie, obiecałem, że trochę Cheetahem pojeździmy. Nie wiem, czy mam przekąski kupione. Nie, nie mam przekąsek w ogóle.
Możemy trochę cheatachem popróbować, chociaż powiem szczerze, wiem, że nie będzie słabo, bo... No bo nie mamy czym tam strzelać. Już lepiej by było wziąć technikana, podjechać w jakieś miejsce i kogoś tam wyjść z samochodu, a strzelać kogoś z daleka, teoretycznie. Tylko nie wiem też, jaka misja nas czeka. No może okazać się, że technikan będzie w ogóle niepotrzebny, więc lepiej chyba wziąć to BWP, jechać na akcję i już. A cheatach to jest taki mój rodzynek wśród wszystkich samochodów, tak samo jak Ferrari F40 Turismo Classic. Fantastyczne auto, bardzo lubię. Właśnie chyba bardziej mi się podoba nawet ten Turismo Classic od Cheetaha Classic, chociaż oba samochody to są koksy. Czekajcie, BWP. Penumbra, bierzemy. Zobaczymy, jak mi pójdzie BWP. BWP jest tyle fajne, że jak mamy na przykład jakąś misję na morzu, musimy tam gdzieś dopłynąć, rozwalić, powiedzmy jakiś jacht, zabrać ładunki, no to BWP zawsze się spisuje. Zresztą BWP prawie zawsze się spisuje, niezależnie od tego, jaką misję mamy. Zwłaszcza jak mamy wyrzutnię rakiet zamontowaną na dachu, tak jak ja, i dodatkowo jeszcze miny. Kamienie szlachetne, więc pewnie będzie to pojedynczy pojazd. Teraz zobaczymy. Chyba, że będzie skradziony. O, nie! O, kawałek drogi musimy przejechać, bo aż 2 km. Okej. Okay. Możemy zostawić minę w każdym momencie. Pyk, to jest idealna sprawa, jeśli ktoś cały czas zawraca ci dupę i jeździ za tobą. I cię spycha. Cyk. Zostawiasz miny. Najlepsze jest to, że potem przeważnie sam w nie wjeżdżam. Kto kopie dołki, ten sam w nie wpada. Tak tutaj to w GTA też działa. Myśleliście, że tylko w normalnym życiu? O, ktoś tam już wybuchł. I to jest najlepsze, że te miny to są tak jak te ładunki, które możemy zostawić, jeśli wyjdziemy sobie postacią z pojazdu. I możemy zostawić ich maksymalnie 5. I one są zbliżeniowe, i one są przez cały czas trwania rozgrywki. Nawet chyba jak nas zabiją, ktoś może w nie wjechać i zginąć. Także trzeba uważać, gdzie się je rozstawia i trzeba... Znaczy... Ja mam to gdzie ja się tam zostawiam wszędzie, gdzie mi się podoba. Przeważnie rozwalam ten ruch uliczny, zobaczcie, jedzie sobie. Pyk i elegancko. To się przydaje tylko wtedy, gdy musimy sobie coś tam rozwalić, nie wiem, jakiś konwój. Na przykład jakbyśmy robili łowcę głów, to można w jakichś tam strategicznych miejscach zostawić te miny i wtedy, nie? Na przykład coś tam popróbować. Teraz mamy do zniszczenia 2 śmigłowce. One troszeczkę będą nad moją głową. Spróbujemy zmienić się na... O, dobra, Asuka się przesiadła. Nie wiem, czy sięgnie. No, tutaj już może być za daleko. Oho! Kurde, jaki to ma zasięg! Damn! Widzieliście to? Ja nie wiedziałem, że te rakiety aż taki mają zasięg. Przecież to już był zasięg na miarę snajperki. Ja pierdzielę, to one naprawdę szybko latają. Znaczy latają, lecą, nie latają, Boże. No. Lecą te rakiety fantastycznie szybko i mają duży zasięg. Widzieliście te śmigłowce, bo już naprawdę dosyć daleko oddalone, Dosyć... Były daleko po prostu. I tak je sięgnęło, te rakiety są niesamowite po prostu. Trochę trzeba na nie cierpliwości, no bo musimy sobie dostarczać te ładunki do magazynu, czy tam do bunkra i czekać, aż nam się to odblokuje. Potem trzeba to jeszcze kupić i trzeba jeszcze kupić BWP. Trzeba jeszcze kupić wcześniej bunkier. No ale jak już to wszystko zrobimy, jeśli ktoś tam dużo gra w GTA i ma te wszystkie rzeczy, które trzeba by było zdobyć, żeby mieć to BWP, no to myślę, że to jest świetna zabawa później być takim mistrzem, koksem w GTA i widzicie, radzić sobie z misjami fantastycznie, nie? Nie ma tutaj żadnych kompromisów, absolutnie. BWP może być na wodzie, może być... No tylko w powietrzu nie może być. W powietrzu nie może tam rozwalać. Jak Hydra zaatakuje, to może być problem. Chociaż na Hydrę wiecie, że też jest sposób, nie? Nie wiem. Może ktoś ogarnął tak dobrze już ten pojazd, że jest w stanie z powodzeniem walczyć z Hydrą. No jak dla mnie to jeszcze byłby problem, zwłaszcza jakby podlatywała pionowo od góry. Okej, okay, dostarczyliśmy pierwszy. Teraz tak naprawdę mamy już taką otwartą skrzynkę, gdzie możemy to dostarczyć i nawet cheatachem. W zasadzie ta misja była na tyle prosta, że mogliśmy od razu cheatachem jechać, no ale... Tak zapobiegawczo wziąłem sobie BWP. Najlepsza byłaby tu chyba tampa do tej misji. No ale jakbym znowu wziął tampę, powiedzmy opancerzoną, to znowu by było tak, że...
wywaliłoby mi jakąś misję na środku morza, powiedzmy, nie? Moi drodzy, ja wam bardzo dziękuję, że byliście na tym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobał. Trzymajcie się, na razie, cześć.